Pozdrawiamy dobrze Twój Święty Duch. Mówi do nas. Dziękujemy Ci, Święty Duchu, że Twoje słowa są dla nas jasne i klarowne, że Ty mówisz wyraźnie. My jesteśmy Tobie poddani. My w tej chwili bierzemy autorytet nad każdym rozproszeniem w umyśle. My ustanawiamy, że nasze umysły są poddane Twojej prawdzie. Amen. Cały czas będziemy mówić o łaski. Chcę, żebyśmy dzisiaj zobaczyli cenę, która została zapłacona i za pomocą do której ceny łaska zaistniała jako epoka duchowa. Wydobyła się. Księga Zachariasza, 9 rozdział, 8-17. Specjalnie będę czytał ze Starego Testamentu, żebyście mogli dostrzec proroczą informację, która płynie przez cały czas, z tamtego czasu jeszcze. Dziewiąty werset, 9 rozdział. 8:17. Księga Zachariasza. I stanę obozem jako straż dla mego ludu przeciwko chodzącym tamtędy i nie będzie napadał na nich ciemiężca. Teraz bowiem widziałem jego niedolę. Wesel się bardzo, córko syjońska. Wykrzykuj, córko jerozolimska, oto twój król przychodzi do ciebie. Sprawiedliwy on i zwycięski, łagodny i jedzie na ośle, na oślęciu i źrebięciu oślicy. I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane i ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi. Nadto za cenę krwi swojego przymierza wypuszczał na wolność twoich więźniów z cysterny bez wody. Wróćcie do twierdzy, wy więźniowie, którzy jeszcze macie nadzieję. Nadto dziś ogłaszam, w dwójnasób ci oddam. Albowiem łuk twój jest napięty, o Judo. Nałożyłem nań strzał, Efraimie. Pobudziłem twoich synów w Syjonie przeciwko twoim synom i synom Jawana. I uczynię z ciebie miecz bohaterstwa. Pan ukaże się nad nimi jako strzała, wyleci jak błyskawica. Wszechmocny Pan zatrąbi na rogu i nadciągnie w huraganach południa. Pan zastępów będzie ich osłaniał. Zwyciężą i podepczą procarzy. Będą pić ich krew jak wino i będą jej pełni jak czasza ofiarna, jak narożniki ołtarza. W owym dniu da im Pan, ich Bóg, zwycięstwo. Będzie pas swój lud jak trzowią. To prawdy, jak klejnoty diademu będą błyszczeć nad jego krajem. O jak dobrze będzie i jak pięknie. Zaiste zbożu da wzrost i winu młodzieńcom i dziewicom. Prorok Zachariasz, który setki lat przed przyjściem na świat Jezusa Chrystusa prorokuje i opisuje duchową rzeczywistość związaną z Nowym Przymierzem. Kulminacyjny werset. To jest werset 11. To werset 11 pokazuje punkt, w którym następuje przełom epok duchowych. Ale chcę, żebyśmy werset po wersecie spojrzeli na to. Werset 8 mówi, że Bóg stanie obozem jako straż. Łaska. Ona jest niezasłużoną przychylnością Boga dla człowieka. Co się wiąże z tym, że Bóg przestaje być nieprzyjacielem człowieka i staje się
jego przyjacielem. I teraz wyobraź to sobie. On przestaje być nieprzyjacielem. Człowiek jest pojednany z nim i staje się jego przyjacielem. I jako jego przyjaciel z automatu staje się jego obrońcą. Stanę Bogiem, stanę jako straż. Człowiek chodzący w łasce to człowiek chroniony. Chroniony. Jeżeli oddałeś życie Jezusowi, to ty jesteś chroniony. Stanę obozem jako straż przeciwko chodzącym tamtędy. To jest wyzwolenie od obcych. Łaska powoduje wyzwolenie. To jest wyzwolenie. To nie jest coś, co nie spowodowało twojej wolności. Jesteś wyzwolony. Jest napisane, nikt nie napadnie, nikt nie będzie mógł cię napaść. Co to znaczy? Rodząc się na nowo, rodzi się twój duch. Twój duch z automatu jest chroniony w 100%. Nie może nikt go napaść. Nie może go dotknąć diabeł. Czy nie dziwił was na przykład werset taki z pierwszego listu Jana, gdzie jest napisane, że kto narodził się z Bożego Ducha, ten nie grzeszy. No właśnie. A się grzeszy. A właśnie nie grzeszy. Zobaczcie. Zobacz, to jest prawda. To jest bardzo fundamentalna prawda. Ten, kto narodził się z Bożego Ducha, nie grzeszy. Kto się narodził z Bożego Ducha? Duch człowieka nie może zgrzeszyć. Sam jeden ten werset wyklucza utratę zbawienia na przykład. Odrodzony duch nie może zgrzeszyć. Czy dusza się narodziła z Boga? Nie. Twój umysł się w ogóle nie narodził z Boga. Twoje ciało też się nie narodziło z Boga. Twój duch się narodził z Boga. Czyli to, co się narodziło z Boga, to, w co wszedł posiew Boży, nie grzeszy. Dlaczego nie grzeszy? Bo to coś jest chronione przez Boga. Rozumiesz, jak On to chroni? On to chroni, bo to jest część Jego osoby już w tej chwili. Rozumiesz, co to w ogóle jest? To nie jest już jakby Twoje. To jest niby w Tobie, a jednak Jego. On chroni to, broni tego. Dlatego już Zachariasz o tym prorokuje. On, Zachariasz, to co ja czytałem tutaj, to jest proroctwo o nowym narodzeniu. To jest proroctwo o łasce. O tym, co ma nadejść. Zobaczcie, Zachariasz żyjący pod prawem, siedzący w ogóle w systemach judaistycznych tamtego czasu, pod natchnieniem Świętego Ducha, on mówi o łasce. On mówi o tym, że odrodzony duch staje się własnością Boga i Bóg go chroni. Chroni go. I co jeszcze mówi ten werset, że Bóg to zrobił z litości. Widział niedolę Bóg. Czyli Bóg widzący niedolę człowieka, cała specyfika odrodzenia, cała specyfika związana ze zbawieniem, to jest z litości. To nie jest żadnego wyrachowania. On lituje się w ogóle nad tymi ludźmi. Tak? Dlatego posyła tego Jezusa, dlatego w ogóle Jezus umierał na krzyżu. 9 werset pokazuje, że łaska, ona doprowadza człowieka, wprowadza go w miejsce radości z tego powodu, że Bóg jest sprawiedliwy, że Bóg jest wielki, że Bóg jest łagodny. Ona go w to wprowadza. Kiedy ty się narodziłeś z Bożego Ducha, to powstała w tobie przestrzeń, którą oczywiście musisz pielęgnować. Właśnie dzisiaj o tym nie będziemy rozmawiać, na razie o pielęgnacji żadnej, ale w tobie powstaje przestrzeń, która jest przestrzenią realnego zadowolenia. Jeżeli ty się odrodziłeś z Bożego Ducha, ty posiadasz pewnego rodzaju prawo do życia w zadowoleniu. Dlaczego zadowolenie? Z jakich powodów zadowolenie? Czy z takich powodów, czy z jakichś powodów w ogóle cielesnych, psychicznych? Nie. Jesteś człowiekiem, który został usprawiedliwiony. Bóg cię usprawiedliwił, uznał cię za sprawiedliwego. Dowiaduje się, że ten Bóg jest dobry, że to jest Bóg łagodny, że to jest Bóg w ogóle, do którego ty masz realny dostęp jako do Ojca.
pokazuje, że w wyniku przyjęcia łaski, odrodzenia duchowego następuje zniszczenie zagrożeń wewnętrznych. Czyli tak naprawdę odrodzony duch, tak? On nie tylko jest chroniony przed wszelką opresją demoniczną, grzechem i tak dalej, on jest chroniony nawet, tak? Przed diametralnym wpływem twojej duszy. Czyli obojętnie co się dzieje z twoją duszą, nie może to dotknąć ducha twego. To nie może dotknąć. Żadne zaburzenie twoje nie może dotknąć ducha twego. Żadne. Żadna trauma, żadne nieszczęście, które jest w tobie. Nic nie może dotknąć człowieku. Nic. Bo to jest odrębny byt. Jakby jest chroniony nawet przed tobą samym. Chroniony jest. Ja mam cały czas chcę jakby jeszcze mocniej podkreślić fakt, że to jest niezniszczalny produkt, że życie w łasce, tak, to jest ostateczne zabezpieczenie człowieka przed wszystkim. Wiesz, dlaczego na przykład można nie bać się śmierci? Ja nie wiem, jakie wy macie odczucia na przykład odnośnie śmierci, ale ja naprawdę nie boję się śmierci. Bo różne są odczucia u ludzi, różne. Ale ja na przykład nie odczuwam, i to już mówię na poziomie psychofizycznym, takim lęku przed śmiercią, nie? Nie odczuwam tego. A mnie chciano zabić w życiu, ja dwukrotnie umierałem od narkotyków, różne rzeczy chciano mi tam, też grupa przestępcza chciała zastrzelić. Ja wiem, że to jest lęk przed śmiercią, wiem, co to znaczy. Ale nie boję się tej śmierci. Nie boję się, że zostawię żonę, że zostawię dzieci, że coś tam zostawię. Życie mi jakoś ucieknie. Rozumiecie? Takie coś jest. Teraz pytanie jest, co może zrobić diabeł człowiekowi, który się śmierci nie boi? Wiesz, że nic nie może zrobić. Diabeł przychodzi do twojego życia i coś proponuje. Wiesz, ale co ty masz za propozycję, jak się śmierci nie boję? O, a zabiję cię, wie weź. Proszę, bez przesady. Ale dlaczego człowiek się nie boi śmierci? Bo mój duch jest chroniony przed wewnętrznymi zagrożeniami, czyli żadna moja emocja nie jest w stanie go dotknąć. I koniec. Czyli wyrzeknięcie się Jezusa i utrata zbawienia to jest też bzdura. No bzdura, tak nie możesz wyrzec się Jezusa, tak jakby się wyrzekł swojej płci, no wyrzekł wątroby swoje się wyrzekł. Pred wątrobą. Nienawidzę cię, wam, ciekawe, na wyjdzie i pójdzie. No gdzie? Rozumiesz. To jest wyrzeknięcie Jezusa, to jest jakiś uczynek, który w ogóle mi dotyka. To jest uczynek. Tak. To jest uczynek. Szajba taka. Ja słabszy dzień, że się Jezusa. Ja myślę, że Boga poruszył, że mówił na obrazie, takie obrażenie do niego przyszło i koniec. Ludzie to w ogóle... Majestat Boga jest tak mało znany ludziom. Majestat Boga. Znaczy sobie myślę, że Bóg to jest człowiek, że na niego naplujesz, tak? Że Jezus to Zeus. On cię zabije. Chyba, że nie, ale się obrazi. On się obrazi na ciebie. Czyli zabierze swoje zabawki i wyjdzie z twojej piaskownicy. Zeus, a nie Jezus. To nie to. To Bóg. To jest to byt, który w ogóle czysta miłość, czysta moc najwyższego rzędu, władza ostateczna. Rozumiesz? Władza, wiesz, to jest władza ostateczna? To w ogóle tam nie ma nic więcej. Tam nie ma co mu nakazać, co mu... I teraz on, ustanowiwszy prawidło jakieś, to jest prawidło ostateczne. Więcej. Co to znaczy? To znaczy, że on mówi tak, jak czytacie Ewangelię Jana, na początku było Słowo, a Słowo było Boga, a Bogiem było Słowo. W ogóle Jego Słowo to On. Czyli na przykład on nie ma opcji, jedną rzecz, z którą Bóg nie może zrobić, to nie może się na przykład zaprzeć swojego słowa. Zresztą tak mówi, ja nie mogę się zaprzeć swojego słowa. Dlatego spełnia. Dlatego, jeżeli on coś powiedział i na przykład następuje odrodzenie duchowe człowieka, on się jednoczy z tym człowiekiem, tak? Jest taki amen, to jest taki amen. Tam nie ma odwrotu. To człowiek pieprznie coś i za chwilę mówi inaczej. Rozumiesz? To jest człowiek, to jest natura człowieka. On się umówił, nie przyszedł. Powiedział, że da, nie dał. Powiedział, że kocha, nie lubi. Wiesz, o co chodzi. I teraz ludzie przez te w ogóle chore rzeczy, które widzą na ziemi, to oceniają w ogóle Boga. Taki Bóg jest. Ja mówię, człowieku, Bóg. No gdzie Bogu do człowieka? Bez przesady, no.
Dlatego on wyodrębnia ducha człowieka, zradza go i on go chroni pod każdym względem. Ja pamiętam, jak się modliłem do Boga, jak się nawróciłem, mówię, Boże, chroń mnie ode mnie samego. Ja nie znałem tych rzeczy jeszcze, tych nauczeń dzisiaj, które ja dzisiaj uczę, ale ja gdzieś w głębi siebie wiedziałem, że przede mną samym, czyli przed moją duszą, to tylko on ochronić mnie może. Bo ja mam tak pochrzanioną duszę, rozumiecie, że się w głowie nie mieści. Czy ja w ogóle w mojej duszy, no to ja mówię, Boże, ja się sam w tym połapać nie potrafię już. Ja w ogóle wszystko, do każdej rzeczy relatywnie podchodzę. Ja nie mam w ogóle ostatecznych w ogóle praw w sobie, żadnych, takich ludzkich nawet. Tak? Mówię, ratunku! Boże mój, ratunku! Chroń mnie przede mną samym. Dopiero potem ja u Zachariasza czytam takie rzeczy. Po latach dochodzi do mnie objawienie. W ogóle ja Cię chronię przed Twoimi wrogami wewnętrznymi. Artur, spoko. Ochroniłem Cię przed Twoim własnym debilizmem. Będziemy teraz nad nim pracować razem. Ty i ja, ze dwóch. Taka spółka akcyjna. Damy radę. Zobacz, on staje po stronie, po mojej stronie w zasadzie, przeciwko moim patologiom. Mówi, damy radę, Arturek. Damy radę. I to jest miłość, to jest to. A nie sędzia w ogóle stojący z batem nade mną i oczekujący tego, że sobie poradzę. Właśnie w łasce tak nie ma. Łaska to jest to, że ty stajesz się wspólnikiem Boga, Bóg się staje wspólnikiem twoim. Nie, że za ciebie coś, ani ty dla niego coś. Spółka akcyjna. Dobrze mieć takiego wspólnika. Rozumiecie? W świecie robiłem różne rzeczy, znałem różnych ludzi. Jedna grupa przestępcza na mnie wyrok wydała. Ja zawsze byłem taki, że ja się nie lubiłem skarżyć nigdy, wiesz. Ja zawsze chciałem sam. Sam sobie poradzę, sam sobie zrobię. Ale docisk już był taki, że chcieli porwać Agatę, chcieli Wiktorka porwać. Mówię, dobrze. Dobrze mówię. Idę do mojego znajomego. Ja miałem znajomych różnych i miałem takiego też jednego znajomego. Poszedłem do niego. Nie pamiętam, kto to jest, no to... I mówię do niego tak. Chcą mnie odstrzelić. A on mówi tak. Kto cię chce odstrzelić? Ja mówię, no ta i ta ekipa. Usiadł, wybił numer, zadzwonił. Tak? Do szefa tej ekipy i mówi do niego tak. Słyszałeś o tej sytuacji? A on mówi, nic nie słyszałem. A on mówi, i bardzo dobrze. I się rozłączył. Już nigdy do mnie nie przyszli. Duch Święty potem mi przypomniał pewne rzeczy. Duch Święty mi przypomniał różne rzeczy, mi przypominał ze starego życia. Duch Święty mi powiedział, Artur, na świecie, w całym świecie, w tym, że tak powiem, we wszechświecie, w duchowej rzeczywistości również, panuje system władzy. Mocniejszy panuje nad mocnym. A ja jestem ostatni. Nie ma nikogo, kto panuje nade mną. W ogóle wiecie, o co tu chodzi? Zobacz. I on, ostatni, alfa i omega, pierwszy i ostatni, on teraz jest z Tobą zjednoczony. W ogóle wiesz, co to jest? To jest ten telefon. Przychodzi diabeł do Twojego życia, wyobraź sobie. Ty musisz przyjąć pewną postawę. Jak Ty zrozumiesz łaskę, ja coś Ci powiem, jak Ty zrozumiesz łaskę, to zaczniesz się ślizgać z diabłem po plecach. Bo to o co tu chodzi? Diabeł robi wielki szum, tak jak te bandziory robili wielki szum. Najeżdżali mi do, rozumiesz? Kurczę! Cały czas z bronią wszędzie się poruszaliśmy, cały czas w samochodzie, w ogóle broń. Bałem się, że ładunek będę miał. Zawsze kierowca był opłacany i zawsze wsiadał pierwszy do samochodu. W ogóle człowieku to powiem w ogóle... I teraz, rozumiesz? I teraz żyję. Mamy najścia na dom, no różne rzeczy się dzieją, tak? A potem jeden telefon. Co mnie cieliło? Znajomości i plecy, no wiesz. Tak, co mnie cieliło przed tym telefonem? Wiecie, co mnie cieliło? Pycha. Dawno mogłem iść do tego człowieka, bo on mnie lubił. On nic ode mnie nie chciał nigdy, ten człowiek.
bo on wszystko miał. On nie lubił. Był w wieku mojego ojca, nie lubił mnie. Byłem fajny dla niego. Taki małolet. Po prostu, nie? On nie potrzebował mnie. A ja byłem taki pyszny, że uważałem, że sobie sam poradzę. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Łaska to jest apel Boga do człowieka, mówiący: zrozum, że ja jestem z tobą. Przestań drżeć przed przeciwnikiem. Ja chronię ciebie od wrogów zewnętrznych i wewnętrznych. Jestem ostatni. Nie ma na mnie silnego. Nie ma na mnie silnego. Kto to diabeł? O co chodzi? Werset 11, centralny werset, mówi: za cenę krwi odrodzenie duchowe jest skutkiem zawartego przymierza. On zawarł przymierze z tobą. Za cenę krwi. Kurczę! Za cenę krwi. Ja wam za chwilę przeczytam coś o krwi jeszcze. W ogóle zastanawialiście się, dlaczego krew jest tak chroniona w Starym Testamencie? Ciągle nie pozwalali jej z krwią. Ciągle jak kobieta miała okres, to mówiono, że nie można się do niej dotykać. Ciągle z tą krwią było. Wypuść krew, nie jedz krwią. Potem popaprane głowy chrześcijańskie mówią: kaszanki nie możemy jeść. Ja mówię, że ty jesteś nienormalny. Kaszanki on nie może jeść. To on się przeczyta w Starym Testamencie, że z krwią się nie je. Ja mówię: ty człowieku, ty... Mówię: człowieku, kaszanki, ty. Przecież to chodzi o analogię. Przez całe stare przymierze Bóg prowadzi do nowego przymierza i pokazuje, co to jest, że za cenę krwi. Że zostaje przelana krew za ludzkość. Krew synonim duszy. Wylana dusza, życie. Hebrajskie słowo nefesh. Ktoś życie kładzie, aby życie jakieś mogło być dane. I tutaj jest napisane u proroka Zachariasza: za cenę krwi, tak? Zawarłem z tobą przymierze. Wiesz, co to jest przymierze? Przymierze to jest nierozerwalna rzecz. To nie ty zawarłeś z nim przymierze. Nie wiem, czy ty zauważyłeś to. To nie ty zawarłeś przymierze. To on zawarł z tobą przymierze. To on przyniósł rozwiązanie, tak? To on ustanowił warunki. Wiesz, jaki jest warunek przymierza? Przyjęcie Jezusa. Jedyny warunek przymierza. Jedyny warunek przymierza. A przymierze jest nie do złamania. To nie jest jakieś przymierze z jakąś popierdółką. To jest przymierze z Bogiem samym, który jest czystą prawdą, ostateczną prawdą. I przed nikim nie odpowiada. Dwunasty werset pokazuje zachętę do tego, aby żyć w nowym duchu. Mówi: wycofajcie się do twierdz, żyjcie w duchu. To jest wasza twierdza, to jest wasza siła, to jest miejsce waszego przebywania. Nie skupiajcie się na duszach waszych, bo nie tam wasza nowa natura. Wycofajcie się do twierdz. Do twierdz wejdźcie. Oto twierdze są chronione przeze mnie. Oto duch twój chroniony. Chrześcijaninie, żyj w duchu, a nic ci się nie stanie. Diabeł nie będzie mógł cię tknąć. Żyj zasadami duchowymi. Żyj zasadami ducha. Wycofaj się do twierdzy. W twierdzy ci nic nie grozi. Oto ja chronię ciebie. Za cenę krwi. Bo zawarłem z tobą przymierze. Tam będziesz zawsze bezpieczny. Ludzie często tutaj mówią: a skąd ty wiesz, że to, co robisz, jest prawdziwe? A ja mówię: bo to jest zasada duchowa. To jest zasada duchowa. Jasno ujęta w Piśmie Świętym, jasno określona, tak? Na przestrzeni w ogóle postępowania Boga. No i teraz patrzcie, a religia do mnie mówi tak: no ale to wiesz, Bóg jest ponad wszystkim. Ja mówię: nie jest ponad wszystkim Bóg właśnie. To jest jedno ze zwiedzeń. Bóg jest ponad wszystkim. Chrześcijanie mówią: ale wiesz, Bóg jest ponad tym. Ja mówię: nie jest ponad tym Bóg. Bóg jest związany z zasadami, które sam określił. Bo niebo i ziemia przeminęła, słowa moje nie przeminą, mówi. Jak dałem swojego syna za twoje grzechy, to już ktoś za nie umarł.
A prawo nie działa wstecz. To nawet w polskim prawie wiedzą, że prawo nie działa wstecz. Nie można dwa razy odsiedzieć tego samego wyroku. Nie można dwa razy zapłacić tej samej grzywny. Teraz ktoś za ciebie umarł, to już miał umrzeć. Proste jak drut. No ja nie wiem, czy można prościej. Ty w ogóle masz prawo żądać. Żądać. Tak? Różnych rzeczy. Żądać. Bóg się w ogóle nie... Bóg się w ogóle nie gniewa, jak człowiek tak podchodzi do niego. Bo on tylko już to zrobił. Jezus umarł na twoje grzechy, finito. Już ktoś umarł. Tak? Już ktoś umarł. Drugi nie umrze. Jedna przestępstwo, jedna ofiara. Jaki jest skutek bycia w twierdzy, chodzenia w duchu? Co jest napisane w 12 wersecie? Błogosławieństwo. Błogosławieństwo jest wynikiem funkcjonowania w duchowych zasadach. Wtedy jest człowiek realnie szczęśliwy. Wtedy realnie jest w stanie przyjmować od Boga. Łaska nas kieruje cały czas do życia wewnętrznym człowiekiem. A życie wewnętrznym człowiekiem to życie duchowymi zasadami, tak? To o to chodzi. To nie jest, bo ludzie myślą, że życie wewnętrznym człowiekiem to teraz polega na tym, że ja będę prowadził jakieś ascetyczne życie, że będę się modlił 28 godzin na dobę, że będę miał jakieś dziwactwa, czy będę się dał modlić. Nie, to jest życie według zasad. Według zasad. Ustanowienie tych zasad jako konstytucji własnej. To są bardzo proste sprawy, pokażę wam. Zasada. Nie ma prawa żadnego potępienia. Taka zasada. Żadnego. A chrześcijanie mówią, a jeszcze przychodzą, mówią, tak mnie diabeł poderwia. I przychodzę, takie coś mówią do mnie. Ja mówię, ale dlaczego ty mnie o tym informujesz? Nie wiem, co ty masz za potrzebę taką wewnętrzną. Przyszedłeś do mnie, mówisz, powiedziałeś, tak mnie diabeł potępia. Ale po co ty mi to mówisz? No tak mówił. Bo już nie powie, że Bóg go potępia, tylko on odczuwa potępienie, mówi, tak mnie diabeł, o, tak mnie diabeł potępia, och, jak mnie diabeł oskarża. Ja mówię, ale nie ma dla ciebie żadnego potępienia. No wiesz, ale tak mnie diabeł oskarża, no i cholera, no i co, i rozmawia z tym człowiekiem. Ale nie ma dla ciebie żadnego, mówię, znasz taką zasadę? To co mam robić? Ja mówię, skakać do góry. Ale wiesz, ja zgrzeszyłem, ja mówię, to skacz jeszcze wyżej. Skacz wyżej. Nie będziesz czuł się potępiony. Zgrzeszyłeś? No zatańcz taniec zwycięstwa. Dlaczego nie postępujesz zgodnie z Bożymi zasadami? Co tam robisz? O właśnie, klęczę na kolanach i przepraszam Boga. Boga nie obchodzi twoje przepraszanie. Co to w ogóle za historia z tym przepraszaniem Boga jest? Kto to wymyślił, te przepraszanie Boga? Lucyfer chyba. Przecież Boga się nie przeprasza. Boga Jezus przeprosi. Raz na zawsze. Za twoje grzechy poprzednie, teraźniejsze i przyszłe. Wziął go, przeprosił. Jego śmierć na krzyżu to było jedno wielkie przepraszam. Ty se możesz mówić, Panie, przepraszam Cię, ale wiesz, komu to jest potrzebne? Na pewno nie Bogu. To Tobie jest potrzebne, bo to czasami dobrze usiąść i powiedzieć, przepraszam Cię, Panie Boże, bo to Twoja dusza jest taka zgłupiała już, tak Ci się wszystko powywracało, że to Tobie dobrze zrobi. Taka psychoterapia. Zrób za taką psychoterapię, nie ma problemu. Ale nie twierdź, że jest dla ciebie jakieś potępienie. Nie twierdź, że Bóg się na ciebie gniewa. Nie twierdź, że On potrzebuje twojego zasmarkanego przepraszam, bo to jest uczynek, ok? A nie wyraz twojej skruchy żadnej. Wiesz, co jest wyrazem skruchy? Uwierzenie w to, że Jezus umarł za ten grzech również. I że jest to dawno załatwione. A więc się chrześcijanin po upadku ile wraca do normy? 0,30 sekundy. 0,30 sekundy. To się nazywa łaska! A wiesz, co to jest prawo? Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, pastorze, tak mnie diabeł dojeżdża dzisiaj. Ojejku, upadłem, ojejku. Ja mówię, ja coś zrobił. Coś zrobił znowu. Kasankę znowu zjadłeś? Czy powiedziałeś gówno? Co zrobiłeś? Ach, taką miałem porządliwość oczu. Co ja chcę zrobić? Ja mówię, wyjmij sobie oczy. Wyjmij, polej w Biblii równo. Wyjmij oczy, utnij rękę, co tam weszła na tym myszką, w tym ciebie na
na ten, jak się nazywa, na jakąś stronę pornograficzną, utnij rękę. Mówię, czy ty jesteś normalny? Żyjesz w epoce łaski. Pierwszą rzecz, co robisz, to nie załamujesz się tym, że zgrzeszyłeś. Tylko mówisz, dziękuję Ci, Panie Jezu, że 2000 lat temu umarłeś za ten grzech. Oto za cenę krwi zawarłeś ze mną przymierze. Oto wycofuję się teraz do twierdzy. Oto idę w mojego wewnętrznego człowieka. Oto ogłaszam, że nie ma dla mnie żadnego potępienia. A tobie, diable, który mnie zwiodłeś, urwę łeb i natram szyję. Na najbliższej modlitwie wstawienniczej masz tą miarę prawo. Już więcej mnie nie zwiedziesz. Oto tak postępuje chrześcijanin normalny. Rozumiejący, czym jest łaska. To jest łaska! Łaska! Łaska to nie jest przyzwolenie na grzech. Łaska to jest odpowiednia pozycja wobec grzechu. Albowiem grzech nad wami panować będzie. Bo nie jesteście pod prawem, tylko pod łaską. No przecież to jest napisane wszystko. Dlaczego on nie będzie panować? Dlaczego on nie będzie mógł panować? Bo nie ma dostępu do twojego odrodzonego ducha. No nie może. Ach, ja tak się czuję. I rozmawiaj. On się czuje tak. Będzie czas i na to, żeby wszystko wyregulować na poziomie uczuć. Na razie rozumiemy zasady łaski. Rozumiecie? Na początku trzeba zrozumieć, że woda jest mokra. Najpierw, żeby nie pomylić ją z piachem i żeby sobie nie zatrzeć pupci. Rozumiecie? Na początku to, że woda jest mokra, a dopiero potem, tak? Patrzymy, jaka jest struktura tej wody, jak jej używać, gdzie i co. Ale trzeba uwierzyć, tak? W to, jak funkcjonuje łaska. Jak on mówi, setki lat wcześniej, przez proroka, tak? Za cenę krwi odkupiłem naród mój. Będę go chronił, bronił, tak? Czy tu jest napisane w ogóle coś, że ten naród w ogóle coś ma do tego? Ten naród ma to przyjąć, ma w to wejść, tak? On ma w to wejść i zamknąć drzwi. Jezus mówi, ja jestem drzwiami. Kto przeze mnie wejdzie, tak? Pastwisko znajdzie. Czy tam jest napisane, że zanim podejdzie, to musi coś tam zrobić. A jak tam wejdzie, to musi uważać, żeby go nie wyrzucił? Kurczę. Ale gdzie tam? Po co to przyjmować prostą rzecz? Tak to można naokoło. I cały czas mówicie, a może jest inaczej? A. I uważaj, mówią ci, uważaj. Bo, ja mówię, po co? No po co? O to czyść zapytę? Mówię, mam taką uchwalę, nie ma czysta i koniec. Czyście został wymyślony dla wyłudzania pieniędzy, to jest artykuł na to. To jest czyste wyłudzenie. Wyłudzenie rozbójnicze. Kwalifikowane. Tylko wyłudzenie rozbójnicze, jeżeli ono zostaje włączone do panteonu prawa, to staje się czym pewne. Mamy prawo teraz też takie, że jak jesteś niedobry, pójdziesz do czystej, cię wyczystą. A protestanci będą co innego mówić. A protestanci będą mówić do ciebie, uważaj, bo cię pan odrzuci. Tylko trwaj, bracie. Pamiętam, wyszedłem z więzienia, nawrócony świeżo. W ogóle wyszedłem, pojechałem do kościoła zielonoświątkowego, podchodził do mnie taki gość, że policjantem był nawrócony, mu ścisnął mi rękę, tak mi mocno ścisnął rękę, że już wiedziałem, że będzie trudno. Położył na mnie drugą rękę tutaj. I mówi, halleluja, bracie, halleluja. Ja mówię, halleluja. A on mówi, oddałeś się Jezusowi, tak? Tak. Pamiętasz, żeby trwać? Teraz trwaj, bracie, trwaj, bo... Ja mówię, o Boże. Mówię, bo co? I człowiek rozumie, że to jak tu żyć. Ci tam ci tłumaczą przez ciebie katolicy, że to czyście cię wyczyszczą. Protestanci każą ci trwać. W ogóle jak tu żyć, człowieku? A prawda jest prosta. Ja jestem drzwiami. Kto przeze mnie wejdzie, pastwisko znajdzie. Zrobiłem to za cenę krwi. Zawarłem z tobą przymierze. Raz na zawsze.
Z miłości do Ciebie wycofaj się do twierdzy, wejdź w swojego wewnętrznego człowieka, żyj moimi zasadami, a diabeł nie będzie mógł Cię dotknąć najdrobniejszym elementem swojej osoby. Jest czas łaski, masz moją przychylność i masz moją zdolność. Oto jest ten czas się nie zmieni aż do mojego przyjścia. Ludzie, my nawet nie będziemy w wielkim ucisku. My się zawijamy pierwszym transportem stąd. Tylko gacie po nas zostaną i pulowerki, rozumiecie o co chodzi? I polecimy. Czego w ogóle, rozumiecie? Bo to jest epoka łaski. My jesteśmy w najlepszej epoce w ogóle, jaka istnieje. Lepiej nie można było trafić. Już nawet jak nie masz co robić, to trzeba wstać rano i powiedzieć: Boże, ja dziękuję Ci, że się teraz urodziłem. A nie za to Mojżesza, człowieku. O Boże, dziękuję Ci, że się nie urodziłem za to w Mojżesza. To by dopiero było. Od wersetu 13 do 17 jest zapowiedź walk o utrzymanie wolności. Te wersety pokazują, że musi rozpocząć się proces zmiany w naszych duszach, żebyśmy mogli trwać w wolności. Ale to dopiero później. Najpierw musi nastąpić te głębokie usankcjonowanie tych praw. Przeczytam wam do tego jeszcze jeden fragment z pierwszej Mojżeszowej, czy jak tam macie inne Biblię, z Księgi Rodzaju. Pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział, od 5 do 18. Abraham, ciekawa postać też. 5:18. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Pierwsza w ogóle informacja o tym, że usprawiedliwienie jest z wiary. Potem rzekł do niego: ja jest Pan, który Cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby Ci dać tę ziemię w posiadanie. On powiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? On zaś rzekł: sprowadź mi, i teraz zobacz, sprowadź mi 3-letnią jałówkę, 3-letnią kozę, 3-letniego barana na to synogarlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko i rozciął na połę. I położył jedną połeć naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały się ptaki drapieżne do padliny, lecz Abraham je odpędził. A gdy wychodziło słońce, ogarnął Abrahama twardy sen. Wtedy też opadły go lęki i głęboka ciemność. I rzekł do Abrahama: wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przechodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie, i będą tam niewolnikami, będą ich ciemierzyć przez lat 400. Lecz ja także sądzić będę naród, którym jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem. A ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju i będziesz pogrzebany w późnej starości. W tamtych czasach, w czasach Abrahama, gdy plemiona zawierały ze sobą przymierze, gdy na przykład była zwada między nimi, dzieliły granice, kłóciły się o pastwiska, o wodopoje. I kiedy dochodziły do wniosku, że należy zawrzeć przymierze, to wyglądało to w ten sposób, że wódz jednego plemienia i drugiego plemienia przyprowadzał zwierzęta, krowę, kozę, owce, czy tam dużo tych zwierząt, zależy od wielkości plemienia. Stawali na granicy plemiennej i rozcinali te zwierzęta na pół. Pół kładli po jednej stronie, pół po drugiej stronie. I obaj przywódcy stawali między tymi zwierzętami. Podawali sobie ręce, częstokroć tnął sobie ręce, aby krew ich się łączyła. I wydawali oświadczenie wobec swoich ludów, że jeżeli zostanie złamane przymierze, tak, to tak nas rozetną. I krew nasza poleje się tak jak ta krew, która się tu polała. Bóg mówi, żeby Abraham zrobił to samo. I Bóg zawiera z nim przymierze i mówi: Abraham, obiecuję Ci, że będę Cię prowadził.
będę Cię chronił, będę Cię bronił. Nawet w czasach, kiedy Twoi potomkowie trafią do niewoli, wyprowadzę ich stamtąd. Zemszczę się na narodach, które wzięły ich w niewolę, rozmnożyć jak gwiazdy na niebie. Widzimy tutaj, że natychmiast przylatują sępy. Sępy to są synonimy demonicznych sił. A Abraham podczas snu ma bardzo silne demoniczne opresje. Wiecie dlaczego? Bo diabeł nienawidzi tego, że Bóg zawarł z nami przymierze. Nienawidzi tego. I zawsze opresjonuje właśnie to. Bo chrześcijanin, który ulegnie tym opresjom i przestanie pamiętać o tym, czym jest kwintesencja przymierza, które jest zapieczętowane krwią Jezusa, to traci grunt pod nogami. Dlatego Abraham przepędził sępy, które siedziały na mięsie. Musisz występować przeciwko demonicznym siłom, które będą chciały wybić Cię z prostego myślenia, że żyjesz w epoce łaski, że jesteś zjednoczony z Bogiem, że nic Cię nie wyrwie z Jego ręki, że On Cię zawsze będzie chronił i bronił. Rozumiesz? Nie wolno Ci się poddać innemu myśleniu. Musisz gnać diabła. Najdrobniejsza myśl, która Ci przyjdzie do głowy przeciwko temu nauczaniu, które teraz głoszę, to jest opresja demoniczna. Musisz ją przegnać, powiedzieć: wol! Bóg zawarł ze mną przymierze, zapieczętowane krwią Jezusa. To nie jest drobiazg. To nie jest tam, bo krew przymierza. Nie? To jest bardzo ważne. W pewnym sensie Bóg mówi tak: gdybym złamał to przymierze, to umrę. Rozumiesz? To umrę. A to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby On złamał przymierze. A to On to przymierze z nami zawarł. Protestanccy nauczyciele będą Ci mówili: tak, ale to Ty też jesteś odpowiedzialny za przymierze. Jestem tak odpowiedzialny za przymierze, jak dziecko w łonie matki jest odpowiedzialne za urodzenie. Ona jest cholernie odpowiedzialna za urodzenie. Byłem przy porodzie dwóch moich dzieci i widziałem wielkie zaangażowanie tych dzieci, naprawdę. Takie to było ich zaangażowanie, że sobie, największe zaangażowanie to było to, że jak dostały świeżego powietrza, to krzyczały. O, takie było ich zaangażowanie. Wszystko z nimi trzeba było zrobić, wszystko trzeba było zrobić człowieku. Wyjąć, umyć, obklepać, obciąć pępowinę, ułożyć o człowieku. Tak jesteś odpowiedzialny. Tak jesteś odpowiedzialny. Jezus umarł zamiast Ciebie, zanim jeszcze żeś Go poznał. List do Rzymian mówi, że Bóg dał dowód swojej miłości do nas przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Czyli w ogóle nie wiedzieliśmy o takiej w ogóle sytuacji jak nawrócenie. A On już tysiące lat wcześniej oddał za nas swoje życie. To jest przymierze. Twoja rola w tym przymierzu, to wiesz jaka? Wyjść z łona. Czyli przyjąć Jezusa. O, twoja rola. Jak spełniłeś tą rolę, koniec. Dziękuję bardzo. Klamka zapadła. Za cenę krwi. Rozumiecie? Łaska ma swoją cenę. Tą ceną jest śmierć Jezusa Chrystusa. I to jest nieodwracalny temat.